Instytut, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Proszę Państwa, jesteśmy na tamce, bo ja tutaj chciałam pokazać tylko tę szkołę, tę moją szkołę. Tutaj w tej szkole było bardzo dużo chłopaków. Było bardzo dużo chłopaków. O, prześwit. Taka stara szkoła, ale ona jest tak wielka, że w ogóle sala gimnastyczna to zdaje się jest na drugim czy na pierwszym piętrze. I to wiecie Państwo, jak to sala gimnastyczna, że huki, stuki, puki, piłko skacze, odbija. No, także proszę Państwa, tutaj do Warszawy, takiej niegościnnej, bo to wiecie Państwo, ateizm się szerzy. Tutaj nawet jak do kościoła chodzą, to oni udają, że się modlą, bo tutaj jest po prawej stronie też klasztor i tym koleżankom waszym wydają zupę, jedzenie. I już po trzy wchodziły dzisiaj koleżanki, po trzy, no wiecie Państwo, głodnych coraz więcej. Państwa zobacz, jaka piękna szkoła zabytkowa. I tam na samej górze, to chyba tam jest ta sala gimnastyczna, ale to niemożliwe, żeby aż na czwartym piętrze była sala. Ja pamiętam chyba drugie piętro, sala gimnastyczna. No, może przenieśli, ale Państwo zobaczą, jaka wielka ta sala gimnastyczna. Pomimo, że stary budynek, bo budynek jeszcze większy. I tutaj też były schody, tam się wchodzi i się przechodzi na górę, chyba że zablokowane, proszę Państwa. Także, proszę Państwa, to jest ulica Tamka i ten kolega, który zrezygnował z Warszawy, czyli stąd zrezygnował, powiedział mi o tej szkole, że dyrektor Leśniak, ja tu przyjechałam i dyrektor Leśniak mówi, że możemy przyjąć z otwartymi rękami, tylko że proszę sobie załatwić wszystko w kuratorium. To więc idę tam na dół, do tego kuratorium, one mi od ręki wszystko załatwiły. Miałam akademik, miałam internat, miałam bursę, miałam wszystko, mieszkałam wszędzie chyba. Proszę Państwa, i taki Steve był też dyrektorem bursy, ale to już on dawno nie żyje i strasznie taki gruby, ale bardzo miły i śmieszny człowiek. Także jeszcze raz te budynki na tamce, a tam zdaje się, że hotel jest jakiś na rogu. Wczoraj był ten Kaczyński z promocją książki, proszę Państwa, z promocją książki. Zapraszamy tutaj. A z tyłu jest park, proszę Państwa, jest szkoła wyższa muzyczna, widać tam ludzie z 5 osób schodzi, proszę Państwa. No i jeszcze raz muzeum Chopina.